Powrócę tam, by poznać duszę swą, by odnaleźć skarb wśród wiśniowych drzew. Miły Boże, dziś uczynię to. Powrócę tam, by zacząć jeszcze raz, do kwitnących brzów, do dziecięcych snów. Miły Boże, niech się cofnie czas. Niech się cofnie czas. Niech się cofnie czas. Praskie dni rodziny. Nie w Czechach, nie w Pradze, na Pradze, tak, po drugiej stronie Wisły. Jestem przekonany, że wiele osób mieszkających w Warszawie i w okolicach Warszawy, jeszcze w tej szerszej okolicy Warszawy, przyjedzie po to, żeby podzielić się tym. No my razem chodzimy do kościoła, tak, modlimy się, no i widzimy, że te dzieci są skupione. Ale tak na dobrą sprawę, co jeszcze nas łączy? Co jeszcze fajnego takiego może być, czym chcielibyśmy się podzielić? Ja mam dwójkę dzieci, ale chętnie wysłucham tych wszystkich doświadczeń osób, które mają więcej pociech. Więcej pociech. Ja też jestem teraz zdenerwowany. No dobrze, jeżeli nie będzie burz, jeżeli nie będzie zawiei, zamieci śnieżnych, to ja też postaram się wpaść. To bardzo widać. Serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich braci, wszystkie siostry. I chcę zaprosić na praskie dni rodziny. To bardzo ciekawe wydarzenie duchowo-artystyczne, zwłaszcza w czasach, kiedy rodziny potrzebują wsparcia ze względu na całą tę falę bezbożnictwa, która osłabia więzi w rodzinach. Ciekawy, piękny czas, kiedy będą spotkania, zaproszeni goście, ciekawi ludzie, koncerty, festy parafialne. Wszystko po to, by integrować rodziny i budować też integrację między rodzinami dla wzmocnienia. Mamy nadzieję, jako organizatorzy, że was tam nie zabraknie. Szczęść Boże i do zobaczenia. Niech się cofnie czas.